Poruszanie się w takim terenie bez odpowiedniego sprzętu będzie bardzo trudne i będzie pochłaniało bardzo dużo energii. Dlatego dzisiaj spróbujemy wykonać improwizowany przedmiot, który ułatwi przemieszczanie się właśnie w takim głębokim śniegu. Rakiety śnieżne, które będę chciał wykonać, wymyślił niejaki pan Tom Roycroft, który m.in. był nauczycielem Morsa Kochańskiego. Tom Roycroft twierdzi, że wykonanie takich rakiet w terenie nie powinno zająć więcej niż godzinę. Dzisiaj to sprawdzę, a do wykonania całej konstrukcji wykorzystam tylko scyzoryk wyposażony w ostrze i piłę i kilka odcinków sznurka. W pierwszej kolejności musimy pozyskać 10 gałęzi. Gałęzie muszą być sprężyste, elastyczne. Grubość na jednym końcu w okolicach grubości kciuka, na drugim końcu w okolicach małego palca. Ja pozyskałem leszczynę, bo to mam akurat pod ręką, ale każde proste, elastyczne gałęzie do tego się nadają. Długość gałęzi minimum taka jak nasz wzrost. Wszystkie kijki musimy oczyścić z niepotrzebnych gałązek i dodatkowo usunąć korę. Moje kijki są gotowe, więc mogę przystąpić do wiązania. Najpierw te węższe końcówki związuję najciaśniej jak się da. Używam takiego węzła zaciskowego, który nazywa się kanadyjski węzeł zaciskowy. Po prostu przy użyciu tego węzła całość ściągam maksymalnie. Zabezpieczam tutaj węzłem, żeby się to nie rozwiązało. Natomiast na drugim końcu, czyli tym, który będzie stanowił tył naszych rakiet, zawiążę serię po prostu zwykłych węzłów płaskich, wiążąc po kilka tak, aby stworzyć taki naturalny dystans po prostu między elementami tych rakiet śnieżnych. Szkielety moich rakiet są gotowe. Teraz muszę przygotować 4 poprzeczki, po 2 na każdą rakietę, na których będą spoczywały moje stopy. Poprzeczki oczywiście muszą być ostrugane tak, żeby płasko przylegały do rakiety i tak, żeby płasko przylegały do stopy. Natomiast powinny mieć szerokość mniej więcej naszej dłoni rozłożonej w ten sposób. Gdy deseczki będziemy mieli już wystrugane, musimy znaleźć środek ciężkości naszej rakiety. I w tym miejscu zamocujemy deseczkę, na której będzie spoczywała nasza pięta. I tu do zamocowania tych poprzeczek również wykorzystam serię węzłów. Za każdym razem będzie to węzeł kanadyjski zaciskowy. Na tych deseczkach przygotowałem sobie też takie pomocnicze nacięcia. Mocno zaciskam. Zabezpieczam ten węzeł. Gotowe. Gdy tylna poprzeczka już będzie na miejscu, to przymierzamy stopę i tam, gdzie wypada podbicie stopy, mocujemy drugą podpórkę.
jeśli dobrze wyważyliśmy nasze rakiety, to czuby nie powinny zapadać się w śnieg. Natomiast można by pokusić się o to, aby zrobić tutaj taki odciąg i podciągnąć troszeczkę ten czubek do góry. Albo po prostu, jeśli chcemy dłużej korzystać z naszych rakiet, wstawić je do jakiegoś prawidła, tak żeby po wyschnięciu po prostu zachowały już taki wygięty kształt. Założenie naszej rakiety na nogę jest bardzo proste. Musimy przełożyć odcinek paracordu pod poprzeczką, tak żeby tu się utworzyła taka pętla, która chwyci stopę. Umieszczamy stopę pod biciem na tej deseczce. Zaciągamy pętlę, przekładamy paracord w tą pętlę, tak żeby nam się nie zsuwał ze stopy. Zaciągamy to najmocniej jak potrafimy, co może na zmrożonym bucie nie być najłatwiejsze, ale próbujemy tyle, ile mamy sił. Krzyżujemy sznurek, wracamy do przodu i wiążemy. I możemy ruszać. Tom Roycroft podobno twierdzi, że wykonanie tych rakiet powinno trwać godzinę. Ja, pracując z scyzorykiem, nawet nie zbliżyłem się do takiego czasu, ale nie to jest najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, że wykonując taką konstrukcję, która nie jest najprostszą konstrukcją, jest tu kilka takich elementów, które trzeba dobrze dopasować, ale gdy nam się to uda, to tak naprawdę bardzo polepszamy swoje możliwości poruszania się w takim terenie. Jeśli siedzimy wieczorem w obozie czy w jakiejś chatce, mamy na to czas, przygotowujemy się do wymarszu na następny dzień, nie mamy odpowiedniego ekwipunku, spokojnie możemy takie rakiety przygotować, a jeśli zrobimy je dobrze, to tak naprawdę mogą one służyć nam przez długi czas. Mam nadzieję, że ten film zachęci Was do zimowych eksperymentów w terenie. Na dzisiaj to wszystko. Tradycyjnie zapraszam na naszą stronę, na Facebooka. Lajkujcie, klikajcie, subskrybujcie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.